19 lat na wybrzeżu Kości Słoniowej, około 30 lat w Ruandzie. Wystarczy, myślę. Dużo. No, dużo. Ale szybko. Szybko minęło? Tak szybko i tak blisko. Bonjour. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku z nowym, nietuzinkowym bohaterem. Ojcem Zenonem, który jest tutaj 19 lat w Bazylice Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro, czyli w oficjalnej administracyjnej stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej. Moi drodzy, zapraszam na niesamowitą rozmowę z bohaterem, który spędził tutaj 19 lat, a 19 lat to jest kawał czasu, taki czas, w którym wydarzyło się wiele. I to jest czas, który opiewa w wiedzę, którą będziemy mogli dzisiaj przez 20 minut obejrzeć. Może nawet 30, zobaczymy. Trzeba przyznać, że ojciec Zenon ma polot słowa i niesamowitą wiedzę na temat miejsca, kraju, kultury, religii i ludzi. Zapraszam na rozmowę. Witam w progach i cieszę się, że właśnie z tak daleka i bliska zarazem, bo teraz ten piąty kontynent to jest właśnie tak wygląda, że jest to blisko i daleko zarazem. Tak jest. Ojciec Zenon, 19 lat na wybrzeżu Kości Słoniowej, około 30 lat w Ruandzie. Wystarczy, myślę. Dużo. No, dużo. Ale szybko. Szybko minęło? Tak szybko i tak blisko, nie? Tak jest. Ojcze Zenonie, czy oprowadzi nas ojciec po bazylice i opowie ciutkę polskim widzom o tym przybytku chrześcijaństwa? Naturalnie, z wielką przyjemnością, bo przecież takich wizyt to się tutaj często nie ma, ale właśnie jak ktoś jest polski, to ja tu jestem, to po polsku jest o wiele łatwiej i w ogóle szczególnie w tym okresie i w tym czasie. Jesteśmy tutaj już 33 lat jako Palutyni, którzy będąc właśnie w Rwandzie w 1990 roku z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Tanzanii, Burundi, Rwandy i Wybrzeża Kości Słoniowej zostaliśmy właśnie zaproszeni do tej największej, jak się mówi na świecie, bazyliki Matki Bożej Pokoju, żeby pracować w sposób właśnie taki duszpasterski, pielgrzymkowa, bo to bazyliki ku temu służą, a tym bardziej właśnie bazylika, która została w momencie konsekracji ustanowiona jako sanktuarium. Tak. Przechodzimy tutaj próg tej bazyliki i trzeba wykonać właśnie taki gest fizyczny. Pokaże nam ojciec. Wygląda on i polega na tym, że się przekracza to w sposób jakby rzekę może. Ważny, przechodząc z pewnej przeszłości, która nie musi być aż tak doskonała i piękna i wolna od nie wiadomo czego, a wchodzi się właśnie w świat ducha, która ta bazylika zawiera w sobie i dlatego, mimo że jesteście właśnie pielgrzymami i reporterami, czy w ogóle jakby to powiedzieć, nazwać turystami, to trzeba właśnie z waszej rzeczywistości historycznej, aczkolwiek młodzi, to co wam się ewentualnie nie udało, zostawić to. Bo to tej przeszłości już się nie zmieni i nie naprawi. A wejść właśnie w nową rzeczywistość. I tu się dokonuje takiego właśnie kroku, przekroczyć próg nadziei. To co papież Jan Paweł II między innymi powiedział, nie? Pod koniec swojego życia, oprócz tego testamentu, tego świadectwa, przekroczyć próg nadziei. Ja nie wiem do dzisiaj jeszcze na czym to polega, ale tak to przekraczanie progu nadziei. Co to jest próg nadziei? Dlaczego trzeba to przekroczyć? No mniejsze z tym. Co ojciec tu robi? Bo to 19 lat, no to tak nie można przesiedzieć i nawet nie wypada, bo człowiek by się nudził. Coś tutaj Palutyni robią. Właśnie co? No więc oprócz tego, jak sami wiecie i słuchacze i widzowie będą
sobie wyobrażali, to jest część duszpasterstwa takiego, jak każdy wierny zna i sobie wyobraża. Ale nie tylko, bo to jest bazylika, sanktuarium. To znaczy, że jest coś więcej. Jest właśnie przede wszystkim ten duch w kierunku pokoju. Że właśnie prezydent to najlepiej zrozumiał, który jest ofiarodawcą tego dzieła, którego historię może tu częściowo zobaczymy i opowiemy. Ale on właśnie wiedział, że przy odzyskaniu niepodległości miał 60 różnych języków. Żeby to utrzymać w jedności, to mu potrzebna była właśnie mądrość, sprawiedliwość, ale również to zapewnienie pokoju. I dlatego powiedział, że dla Boga nie ma nic droższego, lepszego, za późno, małego, jak właśnie pokój. Że to jest pokojem, to jest całe zagadnienie takiego bycia, zachowania, reagowania, bycia otwartym na drugiego człowieka. No i właśnie duszpasterstwo przy bazylice to ma na celu. My odprawiamy mszę świętą, głosimy Słowo Boże, tak jak każdy ksiądz czy misjonarz. Ale oprócz tego, jak się tutaj rozglądniemy po tej bazylice, to zobaczymy i poznamy, że jest to dzieło również artystyczne w tej wielości i bogactwie powierzchniowo. To może zaczniemy przede wszystkim tu od tego. To musi się trochę to się przemieścimy. Skierować. Wow, robi wrażenie. Miejsce, które jest odwiedzane przez miejscowych, ale również przez turystów z całego świata. Jesteśmy aktualnie w czasie trwania Mistrzostw Afryki i się właśnie tutaj pokazali reprezentanci tych różnych krajów biorących udział w tych mistrzostwach, jak również sami sportowcy, którzy prosili, modlili się tutaj o wygraną, o dobry przebieg. Faktycznie bazylika, w której tutaj teraz jesteśmy, nawiązuje do bazyliki świętego Piotra w Watykanie, można tak powiedzieć? Czy jednak trzeba by było powiedzieć, że no, można powiedzieć i trzeba powiedzieć, bo jeśli w Rzymie jest Jan Paweł II, to jest stolica w ogóle chrześcijaństwa. Prezydent, który tę bazylikę fundował, Felix Ufet Bani, to w jego czasie, już ponad 50 lat temu, to było, że tu się po francusku mówiło, ale jeszcze piśmiennictwo i czytanie nie było na wysokim poziomie, nie? Tak, w zasięgu ręki. I dlatego on postanowił to, co było w początkach chrześcijaństwa, również zrobić taką otwartą Biblię w obrazach. I te obrazy tu są zawarte właśnie w wielości tych wspaniałych witraży, których powierzchnia właśnie jest największa na świecie, bo we wszystkich katedrach świata witraże nie są aż tak wielkie, tylko właśnie do połowy czy w ogóle takie okna. Natomiast poza tym są dwie kaplice świętego Józefa i również Matki Bożej Pokoju. Natomiast są inne witraże poświęcone czterem ewangelistom. Witraże poświęcone Wybrzeżu Kości Słoniowej, temu, czego Wybrzeże jest bogate w sposób taki naturalny. A w co jest bogate? No, w dobra takie materialne, że po prostu ma dużą powierzchnię i żyzne gleby. Czyli kakao, lateks. Także to wszystko, co jest potrzebne do życia, a nawet do żywienia innych, jest tutaj taki jakby spichlerz rolniczy czy gospodarczy. Ale są również i takie dobra w ziemi, które są bogactwem naturalnym. Tak jest. Złoto, diamenty między innymi. Ale proszę powiedzieć, ojcze Zenonie,
czy odsetek analfabetyzmu osób maleje, oczywiście. Maleje, ja, ale wciąż jest duży. No bo każdy ma w swoim też interesie zabiegać, żeby jego kultura i historia jednak trwała i przetrwała, bo w każdej kulturze są takie właśnie bardzo pozytywne i dobre cele dla tej społeczności, ale również dla całego świata. To prawda, ale z drugiej strony, jak jeżdżąc po Wybrzeżu Kości Słoniowej, spotkaliśmy się normalnie na ulicy, że ludzie po prostu nie potrafią czytać. I wydaje się ojcu przez te 19 lat, że to się poprawia, ten odsetek maleje. Czy analfabetyzmu? To słychać i widać jest w czytaniu, czy raczej w mówieniu? Czy nie w czytaniu. Czy nie są w stanie mówić po francusku? Czy... Nie, mówić tak, ale pisać i czytać. No to właśnie to jest tak. No. 60 lat powiedzmy postępu i tak dalej jeszcze nie jest w stanie zredukować sytuację do zera, bo rodzice czy dziadkowie byli takimi właśnie biednymi ludźmi, którzy do szkoły nigdy nie zaglądali. Dobrze, że ich dzieci dzisiaj wszystkie są, mają możliwości uczenia się i studiowania nie tylko w kraju, ale również poza granicami. Czy łatwo na Wybrzeżu Kości Słoniowej jest prowadzić misję chrześcijańską? Chrystianizować, nauczać? Powiedzmy najogólniej i prosto i łatwo i trudno. No a teraz to trzeba by jakoś wykazać się, udowodnić. Dusza afrykańska jest duszą z natury rzeczy, która pragnie oprócz tego, jak to jest w kulturze, w mentalności, czegoś jeszcze innego, dodatkowo, co przekracza ograniczoność i taką ziemskość danej rzeczywistości. Ale to wyzwolenie się z tego świata właśnie ubóstwa i niewiedzy i braku wiary nie dokona się samoczynnie bez udziału czy pokazaniu czegoś innego, nowego. I to tym większym, lepszym jest właśnie wiara, chrześcijaństwo. Dlatego wkład misjonarzy Kościoła katolickiego jest duży i ma stosunkowo bardzo dobre rezultaty i powodzenie. Jest ten kościół w Afryce i na Wybrzeżu Kości Słoniowej też się jakoś na świat otworzył, ale z pewnym takim ryzykiem, że on również wymaga tego przekroczenia tego progu, o którym mówiłem na samym początku. Pokażę chrzcielnicę, ale pokażę i żłóbek. Natomiast tutaj jest miejsce dla prezydenta. Tutaj prezydent Félix Houphouët-Boigny, 1905 roku urodzony, w 1993 zmarł. Pierwszy prezydent Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej. Człowiek, który walczył o wolność i niezależność kraju. Jako ten ofiarodawca właśnie tej bazyliki zawsze na mszę świętą tutaj przybywał w niedzielę i dzisiaj to miejsce jest puste, ale on jest i żyje i na pewno rodzina zabiega o jego beatyfikację. Na pewno wspiera swój lud. A uważa ojciec, że Félix powinien być beatyfikowany? Życzę, by został, bo to jest potrzebne. W ogóle każdy kraj musi mieć własnych świętych. I to świadczy o jego dojrzałości, o jego wielkości, o jego stopniu przyjęcia wiary. No oczywiście, że to by wzmocniło i Kościół powszechny, ale i lokalny. Cała inwestycja była na tamten czas, w latach 80. to była ogromna inwestycja. W niektórych źródłach podają, że to nawet było 300 miliardów dolarów. I spotkało się to z ogromnym oburzeniem lokalnych. Czy nadal ojciec się zderza z tym, że jest grupa ludzi
opozycjonistów, którzy mówią, po co utrzymywać bazylikę? Po co... Chyba coraz mniej. Jeśli takowi byli, czy jeszcze są, to już są na pewno jakąś mniejszością. Trzeba mieć wiedzę, żeby o czymś poprawnie mówić i sprawiedliwie, a nie tak wydaje mi się. Prezydent mówił więcej może, aniżeli pisał, że on, ten dar, to był jego jakby taki osobisty dar z jego osobistych oszczędności i możliwości. Także tak krótko odpowiadając, jednocześnie upraszczając odpowiedź, powiem, że to nie ma sensu takie tam szukanie w całości czegoś takiego, że to właśnie zubożony został kraj, a na ile on dzisiaj jest ubogacony, to tego trudno jest przeliczyć, albo o tym się nie chce mówić i ogłaszać. Nie? To tak zawsze wszędzie szpilę ktoś musi gdzieś w coś sadzić. W Bazylice Matki Bożej Pokoju na wybrzeżu Kościół Słoniowej w Jamoussoukro nie ma ślubów. Nie ma ślubów. Nie celebrujemy mszy świętej dla małżonków. Natomiast wszędzie tam, gdzie oni zawierają ślub, następnego dnia, jeśli to jest w sobotę, to w niedzielę przybywają tutaj po tak zwane błogosławieństwo jeszcze dodatkowe poza tym sakramentem, który tam już otrzymali. Jedna rzecz, która jest nie jedyna, to jest, że sprawujemy sakrament Eucharystii, sakrament spowiedzi, pojednania i właśnie małe dzieci, ci, którzy proszą i uzyskują zezwolenie od swoich proboszczów, miejsc własnych parafii, pozwolenie, są tutaj przyjmowani, chrzczeni. Jest prowadzona księga właśnie chrztów i dwie są możliwości, że dziecko jest bądź tą taką tutaj specjalną naczyniem wodę polewana na czoło albo przez zanurzenie. Czy tutaj w Bazylice odbywają się msze pogrzebowe? Msze się odbywają, ale nie pogrzeby. Msze za zmarłych, a jak bardziej. Ale jedyny pogrzeb, jaki był w sensie takim, że była msza święta za zmarłego, to była za prezydenta właśnie, który zmarł w 1993 roku. Ale jego ciało nie było tutaj w Bazylice, tylko było już złożone w jego grobowcu rodzinnym. Czy te rekwizyty tutaj przyjechały z Polski, ojcze Zenonie? Bo widziałem, że w sklepiku parafialnym jest dużo rzeczy polskich. Ta szopka przybyła i została zamówiona i sprowadzona. Wydaje mi się raczej Mogę ojca tak prosić tutaj, żeby widzowie też... Z Italii, z Włoch. I w ogóle zauważmy, że i ta statua Matki Bożej z Dzieciątkiem, ona jest taka dostosowana do zastanych warunków wybrzeża Kości Słoniowej. To jest w ogóle moment historii związany ściśle z prezydentem, jak również z bazyliką. Otóż jak w każdym kraju są uniwersytety, szpitale, ale i więzienia. I w więzieniach właśnie przebywają ludzie okresowo, ale i wiecznie. Jeden z właśnie ze skazanych na dożywocie wyrzeźbił Matkę Bożą wszystkich ludzi, całego świata i ofiarował ją prezydentowi. I prezydent, jak zobaczył i potwierdził wartość i piękno tej statuły, udzielił temu skazańcowi właśnie amnestii i wraz ze swoimi czterema uczniami, którzy mu pomagali ją wyrzeźbić, zostali uwolnieni. I właśnie prezydent ofiarował, również złożył tę statuę tutaj. Ojciec Zenon poświęcił różaniec i przedmioty. Tutaj parafianka przyszła. Spójrzcie tutaj. Mamy rzeźbę. I teraz zastanówcie się, któż to jest. Czy przychodzi wam do głowy? Ja przyznam szczerze, że na pierwszy rzut oka, może dlatego, że jest ciemna, nie zauważyłem. Ale jest to nikt inny jak Jan Paweł II, nasz rodak. Kto to wyrzeźbił
dlaczego się tutaj ta rzeźba znalazła i co ze sobą niesie? Niesie, to z tych trzech pytań to na jedno tylko odpowiem, to ostatnie. Niesie założycie fundatora bazyliki, którym jest prezydent i tego, który ten dar przyjął, bo dar można przyjąć albo nie przyjąć. Żeby przyjąć, to trzeba było być na tej samej wysokości, na tej samej fali, co prezydent. I nikogo innego takiego na świecie nie było w on czas, jak wtedy papież. A ilu palotynów służy tutaj w bazylice? Czterech palotynów. Mamy już w sumie palotynów i razy misjonarzy i miejscowych jest 20, a jest spora liczba seminarzystów, która właśnie będzie taką nową ekipą i nowym... Nową energią tutaj. Tak. A teraz ojcze Zenonie, jak się stało, że ojciec trafił do Afryki? Bo Ruanda, na początku była Ruanda 30 lat. Jako dziecko myślałem, marzyłem szybko i krótko mówiąc o kapłaństwie. Nie widziałem się być księdzem diecezjalnym. Dlatego wybrałem właśnie, ponieważ mój brat i ktoś tam z bliska był u palotynów. W nowicjacie czytałem historię o misjonarzach, między innymi palotyńskich. I tak sobie mówiłem, że diecezja dla mnie jest za mała, ale pewnie i kraj jest za mały. No i tak właśnie przez seminarium żyłem jakąś taką perspektywą czegoś więcej aniżeli granice Polski. I właśnie przyszedł czas na misję, którą żeśmy otwarli jako palotyni w 1973 roku. I ja byłem w tej późniejszej tam jeszcze ekipie 1976 roku. I tam pracowałem 30 lat. A stamtąd z kolei wezwali mnie tutaj do tej pomocy właśnie w formacji. Ta pierwsza liczba tych palotynów to jest z mojej jakby po prostu formacji. A uważa ojciec, że to już ostatnie przeniesienie? Czy że Wybrzeże Kości Słoniowej będzie już takim ostatnim punktem w ojca karierze? Jeśli by była możliwość i uznano mnie za zdolnego jeszcze, jestem... Robi wrażenie, ta cała harmonia tutaj, tych miejsc, 8 tysięcy miejsc. Siedzących. A z 12 stojących? To już reszta, to wiesz, jakie są potrzeby, to się wtedy wszystko to otwiera i poszerza. Ojcze Zenonie, ojciec nas wykończy. Nie, nie. W bazylice. My się razem wybierzemy gdzieś jeszcze. Szopka Bożonarodzeniowa z 2023 roku. Tutaj mamy wizerunek Króla Pokoju. A po tym odcinku będziemy robić klasówkę z tego, co zapamiętaliście. Cudownie. Ojcze Zenonie, co to za budynek? Ten tutaj. U stóp bazyliki są dwa domostwa Jana Pawła II, w którym właśnie on spędził nie całą noc, bo już o 4 rano światełko się paliło w jego właśnie pokoju. No, a po drugiej stronie jest rektorski dom. Czyli tam, gdzie dzisiaj ojca tam, gdzie ja jestem i współbracia i cała taka ekipa, administracja po prostu. Zarządzanie. Czyli ojciec tutaj jest głową bazyliki, można ja tak jestem powiedzieć? Zastępcą szefa, głowy. Szefem jest pierwszy iwaryjski ksiądz, który był moim postulantem. Czyli taki no, przełożony. Już tak. Ma 11 lat kapłaństwa i to jest nasz pierwszy rektor, bo przed nim było trzech rektorów palotynów polskich. I teraz właśnie jest to taka już trochę jakby zmiana, że to oni będą za to odpowiedzialni i prowadzić to
w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ojcze Zenonie, czyli podsumowując, chrześcijanie z Janem Pawłem na czele dużo tutaj zrobili, bo i szpital, bo i uniwersytet, i bazylika. Duży wkład. Ogromny. Bóg zapłać za wyrażone uznanie, bo ono jest potrzebne i się należy tym, którzy są autorami tego, tak jak byli autorami bazyliki i prezydent, i papież. Ale mam takie pytanie, czy ludzie Iworyjczycy są wdzięczni za szpital, za uniwersytet, za bazylikę, za te miejsca, które pozwalają im żyć lepiej, kształcić się? Czy czuje ojciec wdzięczność? Najbardziej, jak oni to kojarzą, że człowiek jest jednością ducha, serca i umysłu, to wiedzą, że bazylika jest dla serca, uniwersytet dla umysłu, a szpital dla ciała. I to jest właśnie formacja, odpowiedzialność za człowieka całościowa, a nie taka jednowymiarowa. Nie można człowieka sprowadzić li tylko do rozumu, albo do ciała, albo do tylko wspaniałych i pięknych uczuć, bo to jest też przejściowe i takie ułudne czasem. No. Proszę, i ojciec Zenon ma tutaj powodzenie. Ojcze Zenonie, powodzenie. Blacha na kopule. Ktoś powiedziałby brudna. Możliwe, że brudna, ale nie powinna taka być, bo architekt powiedział, że nie powinna taka być i dał gwarancję na 1000 lat ponoć, tak jak ojciec Zenon powiedział, ale przy wykonaniu prawdopodobnie nie zastosowano takiego materiału, jak powinien być zastosowany. Takie są pogłoski. Czyli widzicie, przy tak dużej inwestycji też trzeba było pilnować i trzymać pieczę. Ojcze Zenonie, kończymy już odcinek. Czy ma ojciec jakąś myśl w głowie, którą chciałby ojciec przekazać Polakom, ale nie tylko Polakom, bo widzowie są z różnych części świata, z całego świata, od Australii po Stany Zjednoczone, również z Afryki, bardzo dużo widzów z Polski, bardzo dużo widzów z Europy. Czy miałby ojciec myśl, którą chciałby ojciec przekazać światu poprzez ten wywiad? Światu, Kościołowi, żyjmy na co dzień i wciąż na nowo, jakby na dzisiaj, dziedzictwem Jana Pawła II i Benedykta XVI. A co by ojciec Zenon powiedział młodym ludziom, którzy szukają sensu życia, którzy szukają swojej drogi? Ma ojciec może jakąś taką dobrą myśl, taki może drogowskaz? Ja powiem, że, bo mówiłem, że w Krościenku byłem na Ołazie, że część młodzieży dzisiaj już w średnim wieku również przeszła przez Oazę. Jakieś nawrócenie chyba powinno było się wtedy dokonać u każdego. Czego tego dzisiaj u tych ludzi jakby nie widać tego, nie czuć? Gdzie się podział ten charyzmat, ten entuzjazm tej odnowy w Duchu Świętym? Czyli uważa ojciec, że brakuje tej religijności w młodych ludziach? Brakuje tego? Ja nie powiem, że uważam coś, tylko stwierdzam, że jest niesamowity kryzys światowy, w którym Polska i Kościół również współuczestniczą. Więc trzymamy kciuki, żeby wszystko było dobrze. Ja bardzo dziękuję. Ojcze, ojcze. To kiedy się pobierzecie? Szanowni Państwo, ojciec Zenon tutaj, Haneczka tutaj i bardzo dziękuję za odcinek. Pamiętajcie o śladzie węglowym, czyli komentarzu. Pamiętajcie również o poczcie sandałowej, czyli o podaniu odcinka dalej. Najlepiej WhatsApp, Messenger, tego typu komunikatory, a może używacie innego, więc przez inny komunikator podeślijcie szybciutko link i zarekomendujcie swoim znajomym, rodzinie. No i rzecz jasna, kciuk autostopowy, który bardzo mi się podoba, w ogóle ten pomysł z kciukiem autostopowym jest świetny. To nic innego jak zostawienie kciuka pod filmem. Pod filmem, że wam się podobał kciuk. I ja po prostu później widzę, że o kurczę, 2000 ludzi kliknęło kciuka, więc 2000 ludzi docenia kierowniczą robotę.
Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, również za wspólnie spędzony czas z ojcem Zenonem, który nas zaprosił i opowiedział tak dużo wiedzy. Więc zróbcie też taki, powiedziałbym, młodzieżowym językiem, zróbcie hałas dla ojca Zenona. Wiem, że niektórzy z was mogą podejść sceptycznie do tematyki religijnej, ale zapamiętajmy, że człowiek, który spędza tak dużo czasu, czyli 19 lat w danym kraju, zawsze powie więcej niż ja, będąc w tym kraju 2-3 tygodnie. Doceńmy, zachowajmy kulturę osobistą w komentarzach, bo na kanale Jak to Daleko naprawdę mamy wysoki poziom, ale czasami wolę przypomnieć przy tematach delikatniejszych, takich jak religijne. Wyciągnijmy z tego odcinka jak najwięcej dla siebie, nie oceniajmy z góry i tyle. Tyle z moich potrzeb do was. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Bazylika za mną. Tutaj mamy już miejscówkę, w której jest biuro ojca Zenona, a ja się z wami żegnam. Pa, pa.